Kaziki to coroczna impreza organizowana przez Resursę Obywatelską, która jest poświęcona patronowi Radomia, świętemu Kazimierzowi. Były wystawy, warsztaty czy promocje książek i komiksów. W tym roku odnotowaliśmy moim zdaniem bardzo duży sukces, dlatego że kaziki otworzyły się bardzo na rodziny z dziećmi i na młodych ludzi. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo ono tak naprawdę popularyzuje to nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego miasta. Najwięcej działo się w niedzielę. Po raz pierwszy w historii zorganizowano mały test wiedzy o Radomiu, w którym rywalizowały rodziny. Tuż po jego zakończeniu rozpoczęła się 9. edycja Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu. W wydarzeniu uczestniczyło kilka drużyn, które w 4 rundach odpowiadały na pytania. Było ich w sumie 40. Były one zróżnicowane. Oprócz samej historii Radomia nie zabrakło pytań o aktualności w naszym mieście. Trzeba było wykazać się również znajomością m.in. seriali czy gier. To jest dosyć skomplikowany proces, dlatego że Resursa zatrudnia wielu pracowników i większość z nich to pasjonaci. Każdy pasjonat ma swojego konika, swoje hobby. My prosimy wszystkich pracowników o opracowanie pytań, a potem poddajemy je starannej weryfikacji. Ostatecznie najlepszy okazał się zespół Radom Retrospekcja w składzie Barbara Łopyta, Grzegorz Siek i Jerzy Blejsz. W sumie zdobyli oni 33 punkty i o zaledwie jedno oczko wyprzedzili zespół miejski zarządu dróg i komunikacji. Na trzecim miejscu z dorobkiem 30 punktów uplasował się klub turystyki rowerowej PTKK Orkan Radom. Staramy się podchodzić do tej rywalizacji bardzo z uśmiechem, humorem. Pytania zawsze nas zaskakują. W tym roku były mało historyczne, bardzo zróżnicowane, znaczy były trudne. No, ostatnia część pytań była naprawdę trudna. To jest bardzo potrzebne, propaguje to wiedzę, historię Radomia. No, może zachęci troszkę młodych do zainteresowania się historią. Nagroda finansowa, która trafiła do zwycięzców, została przekazana na ręce prezydenta Radosława Witkowskiego i będzie przeznaczona na rzecz pomocy Ukrainie. Tuż po zakończeniu testu wręczono nagrodę imienia świętego Kazimierza. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 7 osób. Jarosława Kowalika, Barbarę Łopytę, Pawła Putona, Jana Rejczaka, Grzegorza Sieka, Stowarzyszenie Droga Mleczna oraz Adriana Szarego. Jury zdecydowało, że w ostatecznej trójce nominowanych, którzy będą walczyć o główną nagrodę, znajdą się Paweł Puton, Stowarzyszenie Droga Mleczna oraz Adrian Szary. Ostatecznie nagroda trafiła do pierwszego z wymienionych. Jestem bardzo zaskoczony tym, że komisja konkursowa postanowiła przyznać mi tę nagrodę. Jest to na pewno dla mnie bardzo miłe, ponieważ od wielu, wielu już lat, kilkudziesięciu, na pewno ponad 20 działam w sferze propagowania właśnie historii, tradycji, kultury Radomia. Jak informuje Resursa Obywatelska, Paweł Puton urodził się w 1983 roku w Radomiu. Jest regionalistą, miłośnikiem historii i dziedzictwa kulturowego Radomia oraz regionu radomskiego. Do nagrody został nominowany m.in. za książkę Radomskie Datarenki Adresowe, za koncepcję i redakcję pisma Radomskiej Inicjatywy Pocztówkowej Filokartysta Radomski oraz za przygotowanie zestawu pocztówek Sanktuaria Diecezji Radomskiej.